Cześć, witam wszystkich na naszym drugim spotkaniu. Mam nadzieję, że zaraz przybędzie osób i będziemy powoli zaczynać. Na początku zaczynamy od spraw technicznych. Sprawdzamy, czy wszyscy słyszą, czy wszyscy widzą, czy wszystko jest OK. I czekamy na coraz więcej osób. I tak, na waszych panelach widzicie prezentację, na której jest w tym momencie slajd o dźwięku. W lewym górnym rogu widzicie mnie. Pod spodem macie listę uczestników i ja mam na imię Kamila i jestem ukryta pod nazwą Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka. I pode mną jest Agnieszka, która dzisiaj będzie naszą ekspertką i opowie nam o dramie w edukacji antydyskryminacyjnej. Pod spodem macie czat. I już widzę, że jesteście aktywni i aktywne na czacie. Możecie tutaj wymieniać się różnymi swoimi opiniami, zadawać na bieżąco pytania, komentować wypowiedzi Agnieszki, zgłaszać wszelkie problemy. Ja jestem cały czas na tym czacie, cały czas czytam i będę reagowała, gdyby coś się działo. A mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Zachęcamy Was do zadawania pytań na bieżąco. Jeśli cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, cokolwiek wzbudzi Waszą wątpliwość, my tu jesteśmy dla Was i po to, żeby na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Na końcu prezentacji będzie czas na pytania do Agnieszki i ona będzie na nie odpowiadała. Ja wszystkie będę sobie notowała, będę przypominała, kto o czym napisał. I teraz, żeby znowu sprawdzić, czy wszyscy wiedzą, jak korzystać z tego narzędzia, jakim jest webinarium, zaproszę Was do zaznaczenia na tablicy, w której części Polski teraz jesteście, bo jest to dla nas bardzo ciekawe, że możemy się tak z Wami spotykać za pomocą przestrzeni internetowej. I tutaj mamy taką kontrolową mapę Polski. Za chwilę włączę współdzielenie. Poproszę, żeby każdy z Was, każda z Was zaznaczył, gdzie teraz jest. Jeśli ktoś jest poza granicami Polski, no to gdzieś w odpowiednim kierunku. Uwaga, tablica jest już włączona. Ekstra. Widzę, że pojawiają się kropki. Możecie, z boku macie różne funkcje i opcje. Możecie wybrać też kolor albo gumkę, żeby coś zetrzeć. I super, widzę, że są trzy główne regiony, w których jesteście. Tutaj niektórzy się poprawiają. Super. Tak. Więc wow, jesteście w różnych regionach, nie tylko w Warszawie. I bardzo się z tego powodu cieszymy i dziękujemy za serduszka. Ekstra. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się z Wami dzisiaj spotkać. I teraz, ponieważ chciałabym przejść do części już bardziej w temacie, bo już widzę, że wszyscy doskonale sobie radzą, żebyście wypełnili ankietę, żebyśmy mogli się dowiedzieć, czy wiecie coś o dramie? Czy spotkaliście się z nią wcześniej? W tym momencie jest połączona ankieta. Czekam na odpowiedzi. Żeby ankieta była wypełniona, musicie kliknąć na przycisk zakończ na dole. Widzę, że coraz więcej osób zakończyło ankietę. Jeszcze chwilę czekamy. Ok. Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Widzę, że połowa osób, już Wam je udostępniam,
Połowa osób wie, zna dramę stosowaną, a te osoby, które nie wiedzą, będą mogły się zaraz dowiedzieć, trochę liznąć dramę za pomocą tego webinarium. I teraz, już wcześniej się pojawiło, poproszę Was, żeby osoby, które wiedzą, znają jakieś ćwiczenia dramowe, żeby napisały na czacie jakie. Marta napisała, że zna technikę stymulatory, a także ćwiczenie krok naprzód. Czy ktoś jeszcze coś nam napisze? Widzę, że pisze Ala. Ala zna fotografię. Katarzyna wspomina jeszcze o gorącym krześle. Super. Dzisiaj Agnieszka trochę więcej Wam opowie. Trochę więcej Wam opowie o dramie. Trochę da Wam szansę spróbowania dramy za pomocą webinarium, i które odbywa się w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. I już nie będę dokładnie o tym projekcie opowiadała i wszystkie osoby chętne zapraszam na naszą stronę internetową stopklatka.org.pl. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Buźk, nasza ekspertka. Agnieszka prowadziła warsztaty dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Poznaniu, więc podejrzewam, że część z Was ją zna. Agnieszka z naszym stowarzyszeniem związana jest od 2007 roku, więc już bardzo długo, ma duże doświadczenie w swojej pracy i pracowała przy różnych projektach. Teraz spróbuję podłączyć Agnieszkę, żebyście ją zobaczyli, zobaczyły, a także usłyszeli i usłyszały. I uwaga. Już Agnieszkę powinno być słychać. Jest Agnieszka. Agnieszka, spróbuj coś do nas powiedzieć. Witam Was bardzo serdecznie. Widać mnie, chyba widać, bo sama siebie widzę w ekranie. Doskonale Cię widać, doskonale Cię słychać, dlatego przekazuję Ci głos. Dzięki. Słuchajcie, chyba od kiedy prowadziłam szkolenia, czyli przez te 8 lat, nigdy się tak nie denerwowałam, bo przez internet jest tak inaczej i nie wiem, czy dramę da się pokazać. Spróbuję podgłośnić. Widzę, że jest cicho. Lepiej? Czy słychać teraz lepiej? Dobrze. Super. To powtórzę o tym zdenerwowaniu, to może będzie mi trochę lepiej i łatwiej. Mam nadzieję, że będzie wspólnie nam jakoś po drodze, żeby przez internet poznać trochę więcej dramy. Póki co, chciałam Was serdecznie przywitać i spytać tak naprawdę, czy poza tym, że widzicie mnie, widzicie też dalszą część prezentacji? O, działa. Super. No dobra, słuchajcie, to przyjrzymy się temu slajdowi. On dotyczy dramy i takich czterech podstawowych jej aspektów. Jednym takim kluczowym aspektem jest świat fikcji i role i często dzięki temu ludzie mówią: a, drama, wiem coś o tym, to jest teatr. No i rzeczywiście, korzystamy ze świata fikcji, korzystamy z roli tak jak korzystają z tego w teatrze, natomiast my używamy go do tego, aby móc poćwiczyć sobie sytuacje edukacyjne. I stąd potrzebujemy zaangażowania uczestników, uczestniczek, i aby to było możliwe, generujemy w tym świecie fikcji jakiś konflikt, problem i osoby w rolach próbują ten konflikt, problem rozwiązać. Następnie odwołujemy się do rzeczywistości i szukamy analogii do tego, co się wydarzyło w świecie fikcji. Teraz ja chciałam Was zaprosić do takiego świata, do świata
klasy trzeciej liceum z Konstantynowa. Odbyła się tam wycieczka szkolna i na tej wycieczce zostało zrobione zdjęcie. Przyjrzyjcie się uważnie tej fotografii i napiszcie, jakie według Was są relacje w tej grupie. Odrzucenie. Izolacja. Poczucie obgadywania. Krąg wzajemnej adoracji. Wykluczenie. Czyli z tego, co piszecie, widać ewidentny rozdźwięk. Jest jedna część grupy, gdzie one czują się świetnie między sobą i ta osoba na pierwszym planie jest wykluczona. Marta, piszesz o tym, że ona ma szare spodnie, one mają czarne. Właśnie, to ciągnąc ten wątek. Z jakich względów, waszym zdaniem, ona jest odrzucona, wykluczona? Inna od nich. Być może jest nowa w tej grupie. Zbigniew, napisałeś za mało danych, żeby to stwierdzić. Ja wam teraz chciałam pokazać, co się wydarzyło chwilę wcześniej. Jak wcześniej wyglądały te relacje? Pokażę wam trzy zdjęcia wycieczki. Co tutaj widzicie? Jakie tutaj są relacje? Tu jest w porządku, piszecie. Wszystkie są razem, tak jakby w jednej grupie, koleżeńskie stosunki. Ona ten szal, piszesz Bożena, ten, który miała wcześniej na sobie, ma w kieszeni. Kolejne zdjęcie. Co tu się dzieje? Konfrontacja. Krytyka. Chusta nie pasuje. I tu jest zdjęcie tuż sprzed tego pierwszego, które widzieliście. Odrzucenie. To są te trzy sytuacje, które były przed pierwszym zdjęciem. Czego symbolem może być ten szal, o którym pisaliście? On był najpierw w kieszeni, szal, chusta była w kieszeni, potem na szyi zdecydowała się go pokazać.
Być może ktoś z Was napisał, być może coś ukrywa pod nim. Bożena, piszesz o odmienności. Ktoś ma jeszcze pomysł? Ale piszesz o odwadze, że szal jest symbolem pokazania, wyłamania się z grupy. Marta o tym, że to jest coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, ale gdzieś w nas jest, w tej osobie. Katarzyna o indywidualności mówisz? Ta osoba, ta dziewczyna ma na imię Dorota. Jak patrzyliście na te trzy zdjęcia, a tak naprawdę cztery z początkowym, to jakie emocje są w tej osobie? Anna, piszesz o tym, że chce czuć się akceptowana. Smutek, zdziwienie, samotność, lęk. Tak, mamy tutaj o tym przejściu od pozytywnych po być może rezygnację. Tak, przecież też o zaufaniu Katarzyna, że zaufała grupie, pokazała siebie, grupa ją odrzuciła. To, do czego ja Was za chwilę zaproszę, to do znalezienia rozwiązania tej sytuacji. Wiemy mniej więcej, co się wydarzyło. Będziemy szukać rozwiązania takiego, żeby Dorota czuła się komfortowo i mamy możliwość porozmawiania z Dorotą. I pomyślcie teraz nad pytaniem, które chcielibyście jej zadać. Za chwilę będziecie mieli możliwość zobaczenia Doroty, a ona Wam odpowie. Napiszcie na czacie, jakie macie pytania. Takie, które pomogą Wam poszukać rozwiązania, naprawy relacji w tej klasie. Zadamy, witaj Doroto. Analizujemy sytuację z wycieczki szkolnej i chcielibyśmy zadać Ci kilka pytań. Będziemy też zastanawiać się w ogóle nad taką sytuacją i będziemy wdzięczni, jeśli pomożesz nam trochę w tym. Pierwsze pytanie, jakie tutaj się pojawiło, to o ten szal. Czym on dla Ciebie jest? Wiesz, to takie moje zdanie, moja decyzja. To jest coś ważnego dla mnie. A co byś chciała powiedzieć koleżankom? Bo mikrofon trzeba podgłośnić. Ja bym chciała powiedzieć moim koleżankom. Nie wiem, chciałabym, żeby mnie zrozumiały. No pozwoliło mi realizować ten plan na życie i by się zaakceptowały.
Spróbujemy. Włączyć, żeby było głośniej słychać Dorotę. Teraz mnie słychać? Czy teraz mnie słychać? Słuchajcie, ja się dołączę i słychać Cię, Doroto, bardzo słabo. I spróbuję jeszcze raz podłączyć Ci dźwięk. O, i teraz chyba, poczekaj, Aga, teraz mi się wyświetliło, że Dorota jest dobrze podłączona. Dorota, spróbuj coś powiedzieć. Nie, niestety tak samo. Tu, gdzie jest ikonka mikrofonu, można sobie pogłośnić. Teraz Dorota, spróbujesz? Nie, ciągle Dorotę odłącza. To ja Was zapraszam do myślenia o tej sytuacji i patrzenia na zdjęcie, które jest pierwsze. Pytaliście, jakie macie pytania, to przede wszystkim o to, co czuje ta osoba, która widzi zmianę sytuacji. I też pytacie o to, o przyczynę, dlaczego koleżanki tak zareagowały. Może poprosimy Dorotę, żeby napisała na kartce. Dorota, mogłabyś napisać, ja znajdę pytanie. Co czuje osoba, domyślam się, że chodzi o ciebie, która najpierw rozmawia z koleżankami, a po chwili jest odrzucona. Czuje się odrzucona. Żal, zamknięcie, żal, smutek. I też było pytanie, dlaczego koleżanki tak zareagowały? Żal do siebie. Bo wyłamała się z grupy. Dlaczego koleżanki tak zareagowały?
Ona chce iść na inne studia. Słuchajcie, mając te informacje, no mamy problemy techniczne, ale mając te informacje, jakbyśmy mieli wrócić do naszego myślenia o idealnym rozwiązaniu tej sytuacji i o tym, czego już się dowiedzieliśmy, to jakie macie propozycje? Co by musiało się tutaj wydarzyć? Jak musiałoby się zmienić relacje? Pytanie, jak wyglądałoby takie zdjęcie z tej samej wycieczki szkolnej, gdzie relacje w grupie są, użyjmy tego słowa, idealne. Koleżanki słuchają argumentów, jest szczera rozmowa między nimi. Dorota trzyma szal i o nim opowiada. A koleżanki jej słuchają. Jak wyglądałoby takie zdjęcie z wycieczki, gdyby sytuacja się rozwiązała? Dziewczyny by jej wysłuchały, ona by opowiedziała o szalu. Byłyby wysłuchane argumenty, czyli wszystko to, o czym piszecie. Jak one by były ustawione do tego zdjęcia? One byłyby odwrócone twarzami do Doroty. To jest pomysł Anny, pomysł Bożeny, że stoją razem. Rozmawiają ze sobą. Być może trzymają się za ręce. Gdzieś idą, śmiejąc się i gestykulując. Przede wszystkim są zainteresowane tym szalem. Być może mają wspólne plany. Może symbolicznie okrąg. To jest jakaś jedna z fantazji, jedna z dróg, które mogłoby być. Co teraz widzicie? Zbigniew, piszesz o tym, że znów ktoś odstaje. Katarzyna z kolei, że dziewczyny są jednością. Karolina, piszesz o tym, że każdy jest indywidualny i nikt nikogo nie krytykuje za wybór. Tak, mówisz o Zbigniew, o jasnym szalu. Domyślam się, że chodzi ci o osobę z prawej.
To teraz jakbyśmy mieli wrócić do emocji, Doroty, to jakie one są po zakończeniu, po wycieczce? Ulga. Radość. Pozytywnie. Spokój, poczucie akceptacji w odniesieniu do wcześniejszego braku, poczucia braku akceptacji, o którym mówiliśmy. Zadowolenie. Teraz ja Was zabiorę z tego świata fikcji do świata naszego, czyli ludzi pracujących dramą. I zależałoby mi na tym, żebyśmy teraz przyjrzały się temu krótkiemu internetowemu doświadczeniu ze zdjęciami i pomyśleli o przełożeniu jego na pracę z grupą Iską. Czyli jak zabrać się za dramę w realu? Po pierwsze, to jest punkt wyjścia, czyli w jakiś sposób trzeba zachęcić tę grupę do świata, który my jako trenerzy, nauczyciele zaprojektowaliśmy. No i teraz, może to być rzeczywiście zdjęcie, które przyniesiemy, może to być opis sytuacji i grupa sama sobie wyobrazi, jak to wyglądało. Natomiast potem nie pracujemy już na tym zdjęciu jak my tutaj, tylko tworzymy żywe obrazy z ciał uczniów i uczennic. Czyli oni odzwierciedlają swoimi ciałami relacje, jakie panowały na przykład w tej grupie. Oni przenoszą te role, czyli przyjmują wybrane role z opisu czy ze zdjęcia na siebie, dogadują między sobą, jak wyglądają te relacje, a potem analizujemy obrazy. Czyli jeśli w klasie mamy 12 osób w grupie, no to dzielimy ich na mniejsze, na przykład 3-4 osobowe grupy i każda z grup dostaje inny obraz do analizy, inny opis sytuacji bądź inne zdjęcie. Jeśli uczniów jest więcej, to analogicznie więcej osób. Teraz jedna z grup ustawia taki obraz, a pozostałe dowiadują się, co się wydarzyło. Tak jak wy tutaj pisaliście, mieliście hipotezy, tak samo oni mają możliwość zadawania pytań do innych uczniów czy uczennic, którzy wcielili się w rolę. No i tym sposobem budują historię. Tworzą opowieść, co się wydarzyło. Jak już wiemy, co się zadziało, to szukamy rozwiązań. Ważne jest, żeby szukać takiego rozwiązania, które byłoby najbardziej idealne. Tak, żeby oderwać się trochę od rzeczywistości i nie myśleć, co jest przeszkodą, czego się nie da, tylko szukać idealnego rozwiązania, tak aby później popatrzeć, jak do tego doszło i być może omawiając to, wybrać jakiś krok wcześniej, który byłby realny, a być może okazuje się, że rzeczywiście te rozwiązanie idealne, mimo że ciężko jest w życiu o idealne, to jest możliwe. Warto jest też przyjrzeć się samemu procesowi zmiany, czyli jak od problemu doszło do tego rozwiązania. Czyli nie tylko widzimy sobie i analizujemy problem, potem widzimy i analizujemy rozwiązanie, tylko też analizujemy ten proces, bo tak naprawdę to on jest najważniejszy. To, żeby uczniowie i uczennice mogli wynieść z tego wartość edukacyjną, to jest kwestia przede wszystkim patrzenia, jak przebiega proces zmiany. Piszesz, Zbigniew, o tym, czy może być to realny problem. Tak, może być, tylko ważne, żeby to nie był problem tej klasy czy tamtej grupy. Tym różni się drama od psychodramy, że szukamy fikcyjnych sytuacji, które są analogiczne do rzeczywistych problemów grupy, z którą pracujemy, żeby mieć wymiar edukacyjny, a nie terapeutyczny tej sytuacji. Jak już mamy przeanalizowany w rolach ten proces, może to być na przykład 5 klatek. Pierwsza klatka pokazuje problem, ostatnia, piąta klatka pokazuje rozwiązanie, a 3 w środku pokazują proces, jak do tego dochodziło.
I teraz przyjrzyjmy sobie się tej sytuacji z Dorotą. Pierwszy, na przykład, pierwsza klatka byłaby ta, które, to zdjęcie, które wy zobaczyliście jako pierwsze, czyli ona stoi w opozycji trochę do nich, z szalem na szyi. Ostatnia klatka jest klatką wspólnego zdjęcia z wycieczki, kiedy każda ma swój szal. No i uczniowie zastanawiają się, co się wydarzyło po drodze, że do tego doszło. No i na przykład mówiliście tutaj o rozmowie, że jest potrzebna rozmowa. Więc Dorota na przykład w pierwszym kroku decyduje się odwrócić do nich i nazwać to, co się dzieje, że czuje się odrzucona, że chciałaby o tym porozmawiać. Potem kolejny krok może wyglądać tak, że te dziewczyny się odwracają, słuchają. Kolejne podchodzą, też mówią o sobie i ostatnia, jak widzieliśmy, tutaj wszystkie stoją razem. To, czego my tutaj użyliśmy na tych zdjęciach, to jest metafora, czyli rozmawialiśmy o tym szalu, który być może jest tożsamości. Być może ten szal jest jakimś elementem ukrywanym, z którym osoba w tym przypadku odrzucona długo wahała się, czy poddać pod dyskusję. Jeśli chodzi o wydarzenia antydyskryminacyjne realizowane przez nauczycieli i trenerów w szkołach, one powinny być adekwatne do problemu, który zidentyfikowaliśmy. Jeśli identyfikujemy, że uczniowie, uczennice mają problem na przykład z niskim statusem materialnym innych osób w klasie, to bierzemy inny analogiczny problem dyskryminacji. Czyli mechanizm powielamy ten sam, to wciąż jest dyskryminacja, natomiast na zupełnie innym podłożu. Możemy dać tutaj dla przykładu osobę niepełnosprawną. I to jest też ciąg dalszy odpowiedzi, Zbyszku, na twoje pytanie. Podsumowując całość, czym jest drama? Drama to przede wszystkim zapraszanie grupy do świata fikcji, jak już mówiliśmy na początku. To jest wspólne analizowanie problemu, wspólne szukanie rozwiązań, wspólne dzielenie się refleksjami, wspólne wyciąganie wniosków i wspólne szukanie przełożenia na rzeczywistość. Co jest tutaj kluczowe, to jest słowo wspólne. Dlaczego waszym zdaniem to wspólne jest tak ważne? Czekam na odpowiedzi. Tak, dokładnie. Wszyscy biorą udział. W dramie jest tak, że cała grupa jest zaangażowana. Jak mówiłam o tym podziale na grupy, to też chodziło o to, żeby każdy miał szansę równocześnie pracować i równocześnie doświadczać. Nikt nikogo nie wyklucza. Wspólnie się dogadujemy. Zachodzi zmiana w grupie, więc razem przez wszystkie elementy przechodzą. Z tego wspólnie też wynikają te rzeczy, te hasła, które widzicie niżej. Współpraca, twórczość, zmiana, wspólnie dokonują zmiany i partnerstwo. To wspólnie też dotyczy relacji uczeń-nauczyciel, uczeń-trener. Czyli w tym przypadku, kiedy proponujemy uczniom doświadczenie dramowe, to my przeprowadzamy ich jak przewodnik przez świat fikcji, i trochę wycofujemy się, czyli dajemy im pierwsze skrzypce. Czyli oni grają, oni pokazują, oni generują swoje wersje wydarzeń, swoje wersje rozwiązań. Też te rozwiązania, które proponują, są ich. I nie ma rozwiązań nauczyciela, nie ma rozwiązań uczniów, nie ma mówienia ja wiem lepiej, powiem wam jak jest, tylko wspólnie szukamy i analizujemy rozwiązania, wspólnie wdrażamy je w życie. I teraz
O co chodzi z tym edukacyjnym wymiarem? Terapeutyczny wymiar, jak w psychodramie, polega na tym, że bierzemy swoje problemy, je rozgrzebujemy, analizujemy, no i z tego wyciągamy dla siebie wnioski, co ja w swoim życiu mogę zmienić. W dramie stosowanej generujemy te fikcyjne doświadczenie po to, żeby później je wziąć pod lupę i odnieść do szerszej rzeczywistości. Też do mojej, ale generalnie do takiej, w której ja funkcjonuję na co dzień. Drama jest połączona ściśle z cyklem Kolba, czyli z teorią uczenia się, która mówi o tym, żeby to było efektywne, żeby uczenie się w ogóle mogło zajść, powinny wystąpić cztery elementy ściśle ze sobą połączone. Pierwsze to jest dać ludziom czegoś doświadczyć. Jak już doświadczą, to wtedy pomyślmy o tym. Podzielmy się refleksjami. Jak było w tym doświadczeniu? Co ja tam zauważyłam? Co z tego zaobserwowałam? Potem uogólnijmy sobie, wyciągnijmy z tego wniosek. Okej, to już doświadczyłam, wiem, czym to dla mnie było, to jakie ja z tego wnioski dla siebie biorę? I ostatni punkt to jest wdrożenie tego w rzeczywistość, czyli zastosowanie. Jak już wiem, jakie wnioski, to jak ja je zastosuję w swoim życiu? I to, co tutaj widzicie, te 5 punktów, one właśnie wynikają z połączenia dramy z cyklem Kolba. I w edukacji antydyskryminacyjnej to połączenie jest jak najbardziej słuszne, ponieważ tu działamy głównie na postawy, głównie na umiejętności i też na wiedzę. Więc jeśli określę sobie cel, konkretny cel, jaki chciałabym osiągnąć, to ja do tego celu wtedy ściśle projektuję ten świat fikcji. Biorę sobie problem, przenoszę go do świata fikcji, wymyślam rolę i później je proponuję uczniom. Tutaj w punkcie 3 macie po wyjściu z ról. I to po wyjściu z ról jest kluczowe z tego względu, że oddzielamy tym symbolicznym działaniem doświadczenie od refleksji. Doświadczaliśmy sobie coś fikcyjnie, na niby, ale tak naprawdę mózg działał naprawdę, czyli poreflektujemy o tym. Wychodzenie z ról jest o tyle istotne, że jeśli poruszamy poważne problemy, a takie w dramie takiej właściwej poruszamy, to często ludzie w tych emocjach mogą trochę zostać. Potem ciężko im się będzie skupić na tym, co oni tak naprawdę doświadczyli, żeby to nazwać, żeby o tym porozmawiać na chłodno. Więc wyjście z ról jest takim symbolicznym odgrodzeniem się od doświadczenia i przejściem do refleksji. To, co można zrobić na etapie wnioskowania, to można sobie uogólnić refleksję i wyciągnąć po prostu wniosek dla siebie, ale można też wprowadzić teorię. Jeśli pracujemy w sferze antydyskryminacji, możemy podyskutować na przykład o mechanizmie dyskryminacji. Czyli nauczyciel albo trener wie, o czym chce powiedzieć uczniom, to wtedy ma czas na krótki wykład. Ważne jest, żeby on był interaktywny, zadawanie pytań, odwoływanie się wciąż do tego doświadczenia i refleksji, a jednak trochę występuje tutaj w roli eksperta, już w odróżnieniu do tego partnerstwa, które było na etapie doświadczenia. To, co można robić na etapie zastosowania i warto robić, to szukanie wspólnych, tak jak tam podkreślałam te słowa wspólnie, sposobów przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. I owszem, każdy z nas jest sam ze sobą, ale o, słuchajcie, Agnieszka zniknęła, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Ponieważ ma wszystkie ustawienia włączone i nie przejmujcie się, bo ja też nie widzę Agnieszki, więc jest to jasne, że wy pewnie też. Już próbuję się skontaktować z Agnieszką, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Mam wrażenie, że ostatnio w podobnym momencie, tylko że ostatnio to była Dominika i też się
Niestety coś rozłączyło. Mam nadzieję, że zaraz Aga się pojawi. Chciałabym sprawdzić, Agnieszko, czy ty mnie słyszysz? Ponieważ ja Słyszę. widzę, że ty jest. O, Aga słyszy. Aga słyszy i my trochę Agę momentami słyszymy. O, i zniknęła. Zaraz na pewno pojawi się znowu, zaloguje. Agnieszka przeładowuje teraz stronę, żeby sprawdzić, żeby wszystko znowu działało. Już się pojawi, pojawia się powoli. Już włączam jej wideo i audio. Jest. I jeszcze poczekaj, Aga, jeszcze, o, jeszcze dźwięk. Jestem. Jesteś. Ok, super. To proszę, kontynuuj. Teraz chciałam przejść do pytań do Was i zaprosić do krótkiej ankiety. Zapraszam Was do zaznaczenia wyzwań w pracy dramą. Co jest dla Was, Waszym zdaniem, największym wyzwaniem w pracy dramą? No dobrze, to przyjrzyjmy się teraz wynikom. Zacznijmy od tych najwyższych. Konstruowanie świata fikcji adekwatnego do grupy i celu zajęć. To faktycznie jest jedno z większych wyzwań, nawet nie tylko dla osób, które zaczynają pracę dramą, ale też dla ludzi, którzy na co dzień od lat pracują tą metodą, ponieważ to wymaga znajomości grupy. Czyli żeby uniknąć tej sytuacji, o której mówiłam, sytuacji, że biorę na warsztat czyjś realny problem i później muszę sobie radzić z tym terapeutycznie, a nie edukacyjnie. To, co w tym może pomóc, to projektowanie takiego świata fikcji, rozpocząć od rozeznania grupy. Czyli jeśli mam pomysł na zajęcia i chcę wybrać problem, na przykład wycieczki szkolnej, na której wydarzyła się sytuacja X, sytuacja odrzucenia, sytuacja wykluczenia z grupy, no to trochę analizuję tę klasę, czy oni jeździli na wycieczki, a jeśli tak, to czy tam rzeczywiście działy się podobne sytuacje. Jeśli ten świat fikcji zbudujemy zbyt bliski do świata realnego klasy, możemy mieć później problem z tym, że ktoś włoży któregoś ucznia bądź uczennicę w tę rolę i przypasuje, o, to o tobie są te zajęcia. I właśnie, aby tego uniknąć, ważne jest, żeby w miarę znać klasę, grupę. Inny pomysł jest taki, żeby szukać takich światów fikcji, w których jest małe prawdopodobieństwo, żeby ta grupa doświadczyła. Czyli jeśli robimy warsztaty dla licealistów, to projektujemy dla nich jakąś sytuację, która wydarzyła się wśród studentów. Jeśli projektujemy zajęcia w gimnazjum o profilu muzycznym, to szukamy zajęć świata fikcji, gdzie będą zajęcia sportowe. Czyli dość podobny świat, ale jednak taki, który pozwoli uniknąć
zderzenia się uczniów, uczennic z podobną sytuacją w życiu. Mamy punkt drugi, który też zaznaczyliście w wysokim stopniu. To jest ograniczony czas, jaki można przeznaczyć na dramę w szkole. Rzeczywiście, to co jest wyzwaniem w tym zakresie, to te 45-minutowe jednostki. Żeby w pełni przeznaczyć energię i czas na doświadczenie i omówienie całych jakby zajęć, potrzebujemy pewnie 1,5 godziny na 25-osobową klasę. No i to, co można robić, to blokować te zajęcia albo tak rozkładać sobie ten czas, żeby mieć szansę na wyjście z ról przed dzwonkiem, a później po dzwonku kończyć to, co się dzieje, to, co się zadziało w świecie fikcji, omawiać sobie to z grupą. Piszesz, Zbigniew, o tym, że po lekcjach pracuje się bez presji czasowej. Tak, to jest też kolejne rozwiązanie, czyli robić to jak w formie zajęć pozalekcyjnych. Z naszego doświadczenia jako stowarzyszenia czasem bywa to trudne o tyle, że uczniowie mają inne zajęcia pozalekcyjne albo są już zmęczeni, bardzo zmęczeni. To jest zazwyczaj godzina 15, gdzie po całym dniu jakby następuje też spadek energii, spadek koncentracji. Natomiast chętni uczniowie, którzy zostają, pracowali z nami zawsze z dużym zaangażowaniem. Też to, czym różni się drama od innych metod, to jest wysoki poziom aktywności i zaangażowania. Najczęściej w tej początkowej fazie ludzie, uczestnicy dużo się ruszają, też generują pomysły, więc nad tym spadkiem koncentracji trochę da się zapanować. Natomiast w sytuacji już dalszej omówienia da się odczuć ten spadek energii po lekcjach. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was, kto jest tutaj, pracował dramą w szkole i ma swój patent na to. Zaraz się przekonamy. Widzę, że kilka osób ma. Zbigniew z Bożeną piszecie, że dopiero. Zbigniew pisze, że dopiero się szkolisz. Bożena pisze, że w szkole nie. Rozumiem, że gdzie indziej miałaś doświadczenie. Marta, piszesz o tym, że warsztaty były przez 3 lekcje. Tak, czyli jakby dogadanie się i zapewnienie sobie warunków. Katarzyna mówi, że tak, zdarzają się takie sytuacje. Są 2-godzinne zastępstwa. Faktycznie, to jest też czas, kiedy można zrealizować coś ekstra. Kolejna odpowiedź, która uzyskała 10%, to jest przygotowanie grupy do wchodzenia w rolę. I faktycznie to jest połowa sukcesu, bo w dramie, gdyby nauczyciel czy trener wszedł do klasy i zaproponował od razu wchodzenie w rolę. Tu jest taki problem, ktoś jest odrzucony, to szukajmy, analizujmy. To byłoby pewnie bardzo ciężko, żeby ludzie od razu, uczniowie, uczennice się zaangażowali. Więc to, co się robi zazwyczaj na początku warsztatów, to jest cała seria rozgrzewek, które przygotowują do wejścia w rolę. I te rozgrzewki warto, żeby robić, pamiętając o ekspozycji społecznej. To jest taki element psychologiczny, który pozwoli ludziom lepiej się poczuć w tym miejscu, w którym są i z tym, że będą robili jednak coś innego, że wyjdą z tych ławek i będą ruszali się, będą na chwilę zastygali, czyli będą dawali innym patrzeć na siebie bez możliwości reakcji. I ta ekspozycja społeczna polega na tym, żeby ludzi od ogółu do szczegółu ze sobą połączyć. Najpierw wykonujemy ćwiczenia, w które zaangażowana jest cała klasa. Wszyscy robią to samo. Mogą chodzić po sali, poruszać się w różnych kierunkach, wykonywać, witać się ze sobą, wykonywać różne czynności pantomimicznie. A potem zapraszamy ich już do pewnych interakcji, czyli zapraszamy, żeby
przywitali się ze sobą w dwójkach, w trójkach, żeby w czwórkach na przykład spotkali się czterema kolanami, czterema łokciami, czyli zapraszamy ich do pewnych interakcji na początku i stopniowo pozwalamy im na przełamywanie bariery z ciałem, stopniowo pozwalamy na patrzenie na siebie, na robienie takich rzeczy, których na co dzień nie robimy, na przykład zastyganie w dziwnych pozycjach, po to, żeby później mogli swobodnie pracować nad problemem, bo fotografia, czyli taka stop klatka, kiedy ludzie zastygają i pokazują pewien problem, jest sytuacją, że muszą przełamać trochę dystans do siebie i przełamać barierę ciała, czasem dotyku z inną osobą. I te rozgrzewki mają to na celu, żeby spowodować zaangażowanie się w świat fikcji i łatwiejsze wchodzenie w rolę. To, co jeszcze można robić, to wprowadzenie struktury tego ćwiczenia, które będzie za chwilę już w tej dramie właściwej. Że jak tu będą fotografie i oni mają stać w stop klatkach, to zapraszamy ich na klaśnięcie do pokazywania krótkich form. I fotografie, takie krótkie stop klatki, mogą dotyczyć różnych rzeczy. Na straganie, w parku, na spacerze. Tutaj Zbyszek pisze, że w gimnazjum z kolanami ryzykowne. Tak, to też jest istotne, żeby wybrać ćwiczenie rozgrzewkowe i dobrać je do grupy docelowej. Czyli zupełnie inne będziemy stosować z dziećmi w podstawówce, zupełnie inne w gimnazjum, gdzie mamy też świadomość ich świadomości ciała swojego i ich poziomu rozwoju, a zupełnie inne z liceum czy z osobami dorosłymi. No i ostatni punkt, który zaznaczyliście, to jest zachowanie równowagi między doświadczeniem a omówieniem podczas zajęć. To, o czym mówiłam na początku, że ta 15 to jest godziną, kiedy spada trochę koncentracja, to rzeczywiście jest czas na to, aby zastanowić się, ok, mam swój czas w szkole, będę robić jakieś działanie dramowe i poza tym, że ja mam cel do osiągnięcia, czyli mam zrealizować z nimi, zaprosić ich do świata fikcji, a następnie sprawić, żeby oni wyciągnęli z tego jakieś wnioski dla siebie i wdrożyli je w rzeczywistość, to muszę jeszcze na to ponakładać różne filtry, czyli chociażby godzina, o której zaczynają się i kończą zajęcia, czyli czy oni będą w stanie to doświadczenie i omówienie przebrnąć. Rano, godziny poranne na przykład są takim czasem, że doświadczenie może być krótsze, a omówienie dłuższe. Po południu pewnie odwrotnie. Inny filtr to jest taki, jakie preferencje ma grupa. Być może są takie klasy, być może na pewno, bo doświadczyłam tego, są takie klasy, które wolą działać, wolą doświadczać, ruszać się, analizować po prostu aktywnie, a kiedy przychodzi do refleksji i rozmawiania, praktycznie się nie odzywają. Odwrotnie czasami są takie klasy, które nie za bardzo chcą się wcielać w rolę, wchodzić tak głęboko, analizować na wszystkie strony, ale bardzo chętnie dyskutują. Więc tak naprawdę to też jest kluczowe w tym, ile ja czasu poświęcę na projektowanie świata fikcji i dawanie im doświadczać, a ile na omówienie i rozmowę. W gimnazjum, piszesz Iza, w gimnazjum lubią to jeszcze bardziej. Rozumiem, że to chodzi o kolana. Ok, to teraz, jeśli macie pytania do całości, to zapraszam. Agnieszka dość sprawnie odpowiadała na te pytania, które pojawiały się w trakcie. Teraz jest jeszcze chwila na to, że jeżeli macie jakieś pytanie, to żeby napisać na czacie. W tym momencie nie widzę. Dlatego chyba myślę, że jest czas, żeby bardzo podziękować Agnieszce za to, że... Słuchajcie, pojawiają się jednak pytania. Pospieszyłam się. Tak, Zbigniew napisał o tym, że dziewczyna odeszła od grupy ćwiczących. No, myślę, że tu Agnieszka się ze mną zgodzi, że stawiamy na dobrowolność udziału i że nikogo nie możemy zmusić.
I pewnie ważna jest wrażliwość tutaj w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież. Dobra, dziękuję bardzo Agnieszce za to dzisiejsze spotkanie, a przede wszystkim dziękuję Wam, ponieważ dzisiaj mamy niebywale dużo odpowiedzi na czacie. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej aktywności i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i za Waszą obecność. Teraz pożegnam się z Agnieszką. Bardzo Wam dziękuję. Tak. Przez chwilę na czacie, gdybyście mieli jakieś jeszcze dodatkowe pytania, a ja Was poproszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Już się pojawia. Już jest. Bardzo proszę o wypełnienie i kliknięcie zakończ na końcu. Znowu pojawia się pytanie o godzinę, bo już staramy się dopasować to do potrzeb jak największej liczby osób. I dzisiaj webinarium było później niż ostatnio. Kolejne webinarium odbędzie się najprawdopodobniej 10 grudnia i już Was serdecznie na nie zapraszam. Będziemy przyjmować zgłoszenia drogą elektroniczną i podejrzewam, że w ciągu najbliższego tygodnia pojawi się informacja na naszej stronie. Jeśli chodzi o godzinę, będziemy dopasowywać do odpowiedzi, które się pojawią w ankiecie. Tak jak powiedziałam, przez to, że zależy nam na jak największej dostępności dla jak największej liczby osób, dlatego dziewczyny i Zbigniewy, proszę, żebyście zaznaczyły w ankiecie, jaka godzina Wam najbardziej pasuje. Ankieta ma cztery pytania. Cztery pytania i najważniejsze jest to, żeby kliknąć zakończ na końcu. Tylko w ten sposób będę mogła otrzymać te wyniki i przekazać je ewaluatorowi. Jeszcze widzę, że parę osób wypełniło początkowe pytania, a nie skończyło do końca. Odpowiem też na pytanie, które pojawiły się w mailach do nas widzę, że jest problem z ankietą. Sprawdźcie proszę, czy macie z boku pasek do przewijania. Na dół. Taki szary powinien być. Na urządzeniach mobilnych można po prostu przesuwać w górę i w dół. Bardzo zależy mi, żebyście mogli wypełnić wszystkie uzupełnić wszystkie odpowiedzi. I rzeczywiście widzę, że na pierwsze dwa pytania odpowiedziało znacznie więcej osób niż na pozostałe dwa. Niestety nie da się Aniu włączyć tej ankiety jeszcze raz, ale dziękuję za to, że wypełniłaś te dwa. Jest to dla mnie bardzo ważne. I wrócę do pytań z maila. Pytania pojawiły się od kilku osób, dotyczyły zaświadczeń. I tak, my wysyłamy zaświadczenia po każdym webinarium drogą elektroniczną. Natomiast dla osób, które wezmą udział w więcej niż dwóch webinariach, dostaną na koniec cyklu imienne zaświadczenia z wypisanymi tytułami webinariów, które się pojawią i na których te osoby będą obecne. Także zachęcamy do udziału. Dobra, super, dziękuję za tą ankietę. Zapraszam Was do wsparcia wydania książki o działaniach obywatelskich i antydyskryminacyjnych realizowanych metodą dramy. Ta publikacja jest
jest jednym z działań projektowych Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, tak jak i webinaria, których będzie 6. Webinarów będzie 6 i tak jak wspomniałam, najbliższe odbędzie się 10 grudnia i kolejne też będzie jeszcze w grudniu. Nasze dzisiejsze spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, z którego finansowany jest projekt. I wszelkie pytania możecie kierować do mnie na mój adres mailowy, który widzicie na ekranie. Ten adres jest na naszej stronie internetowej. I ja zachęcam do kontaktowania się ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań, które się pojawią. I bardzo Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność i za Waszą dzisiejszą aktywność, bo jest to dla nas bardzo ważne. Chciałyśmy Wam dzisiaj zaproponować spróbowanie zrealizowania gorącego krzesła z Dorotą za pośrednictwem webinarów. Niestety nam nie wyszło tak sprawnie, jakbyśmy chciały i bardzo przepraszamy. Niestety czasami te ograniczenia techniczne są dla nas też wyzwaniem. I dlatego dziękuję, że byliście cały czas do końca z nami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnym webinarium. Pa!